Wczoraj, poryczałem się, miałem chwilę słabości, naprawdę wpuściły mnie zupełnie emocje i dałem temu upust. Może dlatego dzisiaj nie wpadłem w spazmy. Artur Boruc jest pierwszym piłkarzem, który doczekał się transparentu na meczu reprezentacji Polski, bo do tej pory było Robert, daj koszulkę, czy coś w tym stylu. Jakie to też jest uczucie, że to jednak był transparent inny niż Artur, prosimy o bluzę czy rękawice. Kibice dzisiaj stanęli na wysokości zadania. Bardzo się cieszę, że mogą uczestniczyć w czymś takim. Może z tego miejsca podziękuję wszystkim, którzy przyszli dzisiaj na Stadion Narodowy, wszystkim tym, którzy trzymali za mnie kciuki w tych fajnych momentach i tych słabszych też. Dziękuję i teraz będę z wami trzymał kciuki. Poświęciliśmy sobie 13 lat. Ja reprezentację mnie. I cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym pięknym przedsięwzięciu dzisiejszym. Tyle. Czysty kontakt bez cieszy po dzisiejszym spotkaniu. Tak, przyznam się, że obraz sportowy był u mnie, jeśli chodzi o mnie, tak, o moją głowę, był trochę na innym miejscu. Jednak jakoś nie potrafiłem do końca skoncentrować się, bo cieszę się, że skończyło się 0-0 do przerwy. No i fajnie. Jeden mocny strzał był ten po koniec. Jeden mocny. Co dla ciebie jako Polaka oznaczały występ w kadrze? Wow, mógłbym się rozwodzić nad tym, bardzo wiele, to jest tak naprawdę moje życie, ciężko w kilku słowach opisać to, co znaczy dla mnie być reprezentantem polskim. Tak jak wspomniałem wcześniej, to było całe moje życie.